Święty Świerat znaczy szczęśliwy. Biskup Maurus pisał, gdy ów pojawił się w Nitrze na terenie ówczesnego państwa Węgrów, na terenie dzisiejszej Słowacji. Przybył do naszej ojczyzny z krainy zawładniętej przez Polan pewien mąż imieniem Świerat, wyrosły ze stanu wieśniaczego jak róża spośród cierni. Zanim to nastąpiło, Świerat udał się do Tropia, by tam rozpocząć misję pustelniczą. Skąd przyszedł do Tropia Świerat? Ktoś kiedyś, zastanawiając się nad etymologią nazwy Siemiechowa, doszedł do wniosku, że może ona pochodzić od siedmiu mnichów. Tropie, wówczas Zawrót, to miejsce mniej więcej w połowie drogi pomiędzy grodami w Naszowicach i Zawadzie, stąd też pewnie pełnił rolę przystanku, a być może i przeładunku towarów na szlaku handlowym. Jednym słowem, spotkali się tam ludzie i miejscowi, i przyjezdni, i wielcy ówczesnego świata, i zwykli mieszkańcy, no i również ci, którzy mieszkali w Dolinie Dunajca. Jeśli wierzyć informacji, że święty Świerat spotkał się ze świętym Wojciechem, to nie gdzie indziej i nie w innym czasie, jak w Tropiu podczas przystanku w trakcie wyprawy świętego Wojciecha do Prus wraz z bratem Radzimem oraz prezbiterem Boguszą Benedyktem. O tym, że Świerat zasłużył na miano świętego dzięki swojemu pustelniczemu i misyjnemu życiu, dowiadujemy się nie od polskich dziejopisarzy, ale od Węgrów, m.in. zdatowanych na rok 1064 tekstów błogosławionego Maurusa, Benedyktyna i biskupa w Nitrze, który o świętym Świeradzie i jego uczniu Benedykcie pisze tak. Przyjąwszy habit i imię Andrzej od opata Filipa, którego klasztor, zwany Zabor, został założony na nitrzańskiej ziemi ku czci świętego Hipolita, męczennika, postanowił prowadzić życie pustelnicze. Gdy już tenże czcigodny mąż Andrzej znalazł się na pustelniczym odludziu, nieustannie praktykował posty, które wprawdzie bardzo wyniszczały ciało, ale wzmacniały jego życie duchowe. Przez 3 dni w tygodniu powstrzymywał się od wszelkiego pożywienia, pragnąc zyskać łaskawość tego, który dla dobra ludzi, stawszy się człowiekiem, pościł przez 40 dni, spędzający każdy 40-dniowy post o 40 daktylach, przyjmował od ojca Filipa, który mu nałożył habit, 40 orzechów i zadowalając się tym pożywieniem, z radością oczekiwał dnia świętego zmartwychwstania. 1000 lat później, u podnóża wzgórza zamkowego w Melsztynie, mamy w XXI wieku współczesnego pustelnika, brata Grzegorza. Pójdziemy go zapytać, co skłoniło go do takiego wyboru. Byłem zakonnikiem. Po 7 latach mnie usunięto z zakonu, a tu w Zakliczynie miałem nowicjat. Więc wiedziałem, że tutaj mieszka Marian, pustelnik pierwszy. Więc jak mnie usunięto z zakonu, postanowiłem tu przyjść i kontynuować tą ofiarę dla Pana Boga. Więc przyszedłem tutaj, wybudowałem drugą pustelnię i jestem po dzisiejszy dzień. On był pustelnikiem, ja też jestem pustelnikiem, tyle że wiek jest inny. Ja może, wszyscy tak zwracają uwagę, że mam te solary, nie? No, mam nawet laptopa, także takie mam zainteresowania, więc może jest troszkę inaczej, no ale to inny wiek, nie? Dawniej nie było. Duże jest podobieństwo, to samo życie, modlitwa, praca na przykład. Z sołtysem się znam, to sołtyzm co na święta przywozi takie różne rzeczy z pomocy jakiejś. To zawsze na święta mi przyniesie jakieś konserwy, czy ryż, jakieś inne takie rzeczy, makaron na święta mam od niego, także sołtys mnie tu odwiedza. Poza tym tutaj z ludźmi tak rozmawiam, jak ktoś przejdzie, to znamy się przecież, bo tu przecież tyle lat. Działkę to przecież mi orze pan Średniawa. Zawsze, za darmo. Teraz mam ten prąd, no i mam przynajmniej to światło, wie pan, to jest ważne. Przynajmniej LEDowe, ale wie pan, dla mnie to jest wygoda. Wy się śpieszycie,
Ja tu mam właśnie to, że mam spokój. Nie śpieszę się. Ułożę sobie to, tamto sobie zrobię, mam spokój. Mam czas na relacje z Panem Bogiem. Mogę za to ułożyć. W ogóle modlę się na przemian stale, przez cały dzień. Także na to mam czas. A człowiek na świecie właśnie goni, a zapomina o Bogu, o tym, co najważniejsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam już teraz do obejrzenia kolejnego odcinka Zakliczeńskiej opowieści.